Dzień dobry, Patrycja Kolerska, Biuro Karier. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panią Magdaleną Kolman, założycielką i instruktorką zespołu Scorpion Dance Team. Dzień dobry. Dzień dobry. W jaki sposób pojawił się pomysł na założenie zespołu? Zespół Scorpion powstał w 2000 roku. I powstał on na podstawie zespołu, który prowadziłam w Młodzieżowym Domu Kultury, ponieważ 6 lat wcześniej zaczęłam uczyć się pracy instruktora choreografa właśnie w MDQ w Opolu. Po 6 latach nastał ten czas, kiedy stwierdziłam, że jestem już gotowa być szefową swojego własnego zespołu. I wtedy właśnie w 2000 roku w klubie garnizonowym w Opolu przy 10. Brygadzie Logistycznej znalazłam siedzibę, przytuliliśmy się z około 60 dzieci i na tej podstawie powstał zespół Scorpion. Skąd nazwa? Zasugerowaliśmy się po linii wojskowej, dlatego że historia jednostek wojskowych w Opolu jest bardzo długa i szeroka. Okazało się, że była taka brygada Skorpion w Opolu i spodobało nam się. Czyli nie dużo wspólnego z tańcem, z kulturą, ze sztuką, po prostu z wojskiem bardziej. Oczywiście przyjęło się, muszę powiedzieć, że teraz występując na szczególnie arenie międzynarodowej, nazwa się sprawdza świetnie, dlatego że jest po prostu międzynarodowa. Jest taka też dosyć chwytliwa i ciekawa i dosyć interesująca. Tak, i nasze logo też jest takie, że tak powiem, oczywiste, a przy tym bardzo czytelne i pomaga nam w rozpoznaniu nawet z daleka naszej ekipy, ponieważ dzieciaki, tancerze noszą koszulki, t-shirty z ogromnym czerwonym skorpionem na piersi. A tak, jestem jeszcze bardzo ciekawa, jak wyglądały początki, jakie były liczne grupy, jak teraz to wygląda? Czy jest więcej tych grup w różnych lokalizacjach? I wydaje mi się, że warto powiedzieć, jak się rozpoczęła w ogóle moja kariera instruktora. Zanim powiem, jak się zespół rozrósł teraz do 400 tancerzy. Zaczęłam pracować w Młodzieżowym Domu Kultury, nie znając tej pracy, to znaczy nie byłam nigdy instruktorem tańca. Trenowałam piłkę ręczną 10 lat, czyli byłam wysportowana, wiedziałam jak się przeprowadza treningi ogólnorozwojowe, ale o tańcu wiedziałam niewiele, dosłownie kilka kursów tańca towarzyskiego i zawsze bardzo lubiłam taniec, to wszystko. Młodzieżowy Dom Kultury dał mi możliwość, była potrzeba po prostu zatrudnienia instruktora, takiego, który się zajmuje zespołem amatorskim, zupełnie jeszcze nie na poziomie mistrzowskim. I tam zaczęłam się szkolić, zaczęłam jeździć na szkolenia, które prowadzili już fachowcy z tańca. Było bardzo trudno, ale byłam zdeterminowana. Opowiadam o tym szczególnie, to jest to dla mnie ważne, dlatego że teraz młodzi ludzie właśnie pytają, jak to się stało, że jestem na tym etapie. Wcale nie trzeba być od początku rewelacyjnym w swoim temacie, którym się później rozwija. Po prostu trzeba być zdeterminowanym, trzeba wiedzieć, co chce się robić, a potem dopiero można, w moim przypadku tak było, szkolić się i nabywać doświadczenia. Nie ukrywam, że pierwsze moje treningi, pierwsza moja praca była związana z wielkim stresem. To nie było tak, że przychodziłam na zajęcia z dzieciakami i byłam szczęśliwa, rozluźniona i wiedziałam, co mam robić. To był jeden wielki stres. Byłam pewna, że właśnie nie wiem, co mam do końca robić, ale każdego dnia, każdego miesiąca, a potem się okazało każdego roku, nabywałam umiejętności, które spowodowały, że już później mogłam stanąć na takich swoich własnych nogach właśnie w tym 2000 roku i zacząć rozwijać zespół już tak świadomie. Już nie potrzebowałam przewodnika, tylko już sama szukałam swoich dróg, jak to zrobić, żeby było coraz lepiej, coraz wyższy poziom, a ilość dzieciaków większa i większa. To jest zasługa ludzi, którzy mnie otaczali od początku, takich wspierających, pomagających, ponieważ ja nie byłam nigdy biznesmenem, to znaczy wiedziałam, że potrafiłam się poruszać w świecie sportu, potem tańca, czyli takim artystycznym, uwielbiałam tworzyć choreografię. Ale jeśli chodzi o biznes i po prostu kalkulacje, ile trzeba zebrać pieniędzy, żeby wynająć salę, żeby wynająć instruktorów, to nie było nigdy moją dobrą stroną. Ale miałam bardzo bliskie osoby, które mi pomogły w tym. Szczególnie mam na myśli syna, który w wieku nastoletnim już zaczął wykazywać wielkie zdolności ekonomiczne.
I po prostu wspólnie razem stworzyliśmy takie kombo. On prowadził i doradzał mi ekonomicznie, a ja byłam tą duszą artystyczną. I dzięki temu, od tego momentu, kiedy zaczął pomagać właśnie, od kiedy rodzina zaczęła tak ekonomicznie mi pomagać, to stwierdziłam, że może być to dobry sposób na zarabianie pieniędzy, czyli może być to mój zawód taki, z którego mogę opłacić mieszkanie, z którego mogę po prostu godnie żyć, bo na początku wydawało mi się, że to niekoniecznie będzie możliwe, dlatego że taniec i praca w kulturze nie jest dobrze opłacalne. Ogólnie taka jest opinia i uważam, że zgadzam się, jeśli chodzi o taki początkowy etap. A potem, jeśli robi się coś dobrze, można z tego zrobić również swój zawód, taki satysfakcjonujący finansowo również. Super, no, historia jest po prostu przepiękna, czyli tutaj ta największa jest tutaj ta nasza determinacja, żeby faktycznie nie poddawać się. Czy były też jakieś takie przełomowe momenty? Taki największy sukces, jaki osiągnął tutaj zespół? Były. W tej chwili to, co mi przychodzi do głowy tak w pierwszej kolejności, to Mistrzostwo Europy, a potem Mistrzostwo Świata mini formacji disco show. Mini formacja, czyli taka ekipa do 7 osób. To byli tancerze, którzy już od dziecka tańczyli oczywiście u nas, osiągnęli wiek 17, 18, 20 lat, byli już na bardzo wysokim poziomie. Choreografię stworzyła pani Sawa Jasińska, Malwina Łomny. To są też moje wychowanice, instruktorki, już pracujące właśnie od kilku lat, od dobrych kilku lat z zespołem. I ta choreografia zdobyła serca jurorów najpierw w Polsce, ponieważ zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, potem na Mistrzostwach Europy sędziowie międzynarodowi docenili, a następnie Mistrzostwa Świata. No to już był taki sukces, no największy, jaki tylko można osiągnąć. Po tym zaraz nastąpił nasz udział w programie Mam Talent, gdzie dostaliśmy się jako pierwsza w ogóle grupa taneczna, formacja do finału. Teraz już to się zdarza, ale zanim my dostaliśmy się do tego finału, to byliśmy pierwsi, dlatego że najczęściej w ogóle dostawały się prezentacje tak zwane indywidualne, ewentualnie duetowe, a my byliśmy formacją, gdzie właśnie udało nam się dostać do finału. To było przeżycie ogromne. To było, z tego co pamiętam, 2018-19. I to była taka trampolina. Od tego momentu wydaje mi się, że zespół jeszcze przyspieszył i rozwój, że tak powiem, stał się taką naszą wizytówką. Wszyscy wiedzieli, że Skorpion to jest super ekipa. Tak, to prawda, też mogę potwierdzić, bo sama siedziałam przed telewizorem i kibicowałam i trzymam kciuki, żeby po prostu grupa zeszła jak najdalej, więc to było na pewno wielkie, wielkie przeżycie. A jakie miałaby Pani rady dla naszych przyszłych tutaj studentów, osób, które wchodzą na rynek pracy i jak one mogłyby tutaj zacząć swoją ścieżkę kariery? Wydaje mi się, że niezależnie od kierunku, niezależnie od specjalizacji, bardzo ważną sprawą jest od początku takie ustawienie swojego nastawienia, że wszystko się uda, tylko trzeba bardzo chcieć i pracować nad tym. To znaczy, jeśli mam marzenie o jakiejś swojej, no nie wiem, pracy, która wydaje się tą, którą naprawdę chcę wykonywać kiedyś w życiu, to ułożyłabym sobie taki plan, co trzeba zrobić, by tą pracę osiągnąć. Na pewno trzeba aplikować, do aplikowania trzeba się przygotować, trzeba skończyć ewentualnie dodatkowy kurs lub poprosić o pomoc kogoś, kto jest bardzo doświadczony i próbować. Nawet jak się za pierwszym razem nie uda, to próbować, próbować i próbować. Wracając jeszcze do mojego początku, do mojej pracy, pamiętam pierwsze zawody, to chyba były nawet Mistrzostwa Polski już jakieś pierwsze, tak po roku, po dwóch mojej pracy, gdzie była porażka oczywiście, nie było żadnych zwycięstw, medali. Wręcz w porównaniu do innych zespołów pracujących w Młodzieżowym Domu Kultury, to była różnica właśnie w tych wynikach. I pamiętam, że było mi bardzo z tym źle, było mi przykro, tylko że mam naturę sportowca, tak jak już mówiłam, nie poddawałam się i dzięki temu poprawiałam i szłam do przodu. Jeszcze dodam taką rzecz, bo pewnie w różnych sytuacjach takich zawodowych też może się tak wydarzyć, że jest, ja to porównam do swojego świata, jest komisja sędziowska, która uznaje dany program, na przykład taneczny, na miejsce szóste. A z tym samym programem tanecznym można się wybrać na inne zawody, gdzie ta komisja taneczna uzna, że to jest pierwsze miejsce. Zdarzało nam się tak, dlatego że to jest taka bardzo subiektywna ocena. A wydaje mi się, że starając się o jakąkolwiek pracę, może być dokładnie taka sama sytuacja. Po prostu trzeba próbować, może w innym miejscu. Jeśli może się uda, dokładnie, więc po prostu nie poddawać się. Tak jest.
To jest nasze hasło przewodnie naszej pięknej rozmowy. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność porozmawiać dzisiaj z Panią i poznać tutaj całą historię tej kariery. I trzymam kciuki za dalsze sukcesy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.